dzień, dobry wieczór. Jest tym ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring, jak zresztą codziennie. I tak, dzisiaj mam wielkie, ambitne plany co do tego, co będziemy robić, a czego nie będziemy robić. A konkretnie mówiąc, po tym jak mamy piękną runę taką dołączoną do naszych statystyk, która mocno podbija nam wszystkie możliwości, chciałbym wreszcie pójść, pozwiedzać, poszukać jakiejś porządnej broni, z której może będziemy korzystać i trochę też nauczyć się nie ginąć oraz sprawdzić jedną teorię, co najważniejsze, którą zasłyszałem gdzieś kiedyś jakoś odnośnie, a co to było, jeśli się nie mylę, a bo to jest teoria, którą usłyszałem naprawdę niedawno, ale już nie pamiętam do końca. Pamiętam, że to było coś związanego z tymi odłamkami, tymi łukami runicznymi. A dobra, pamiętam. A czy da się je farmić ze szczurków, bo to zazwyczaj, że ponoć szczurki mogą mi dawać, ale zanim to wszystko, to jeszcze nie mogę nawet podnieść pochodni, ale dobra, mniejsza. Jest tutaj właśnie takie też miejsce, do którego chciałem przyjść. Po prostu chcę, wiecie, też pozwiedzać trochę tutaj to miejsce, może posprawdzić parę innych rzeczy. To jest ostatni mieczek, który mamy. Uj, kiepsko. Kiepsko, jeśli by to chciał gdzieś jeszcze włazić, to będziemy musieli tego szukać. Ale dobra, i co my tu mamy? Kolejne miejsce po prostu, serio? A nie, dobra, coś tu jest, okej. Ale jeszcze kolejne dwa są potrzebne. Tutaj mamy kuszę czarnego klucza Krepusa? Oraz bełt czarnego klucza. A, okej. Bełt czarnego klucza. A, klucza. Powoduje nagromadzenie szkarłatnej zgnilizny. Kojarzę skądś tą nazwę, jednak osobiście chyba nie wiem jeszcze do końca, czym ona jest. Natomiast sama kusza, a czy też ma jakieś tutaj właśnie specjalne informacje o tym? Nie, ta kusza po prostu ma większe wymogi, jest potężniejsza, ma większy też trochę zasięg. Okej. Okay. Główny konfesor. Okej, okay. Czyli był tym samym, kim jest nasza postać de facto. Ale dobra. Czy mam jeszcze coś takiego ważnego innego? Do sprawdzenia, no poza tym, że teraz wiecie, też bardzo ważna sprawa. Póki mamy efekt tego pierścienia, czy w sumie runy, to już prawie każdą bronią możemy się bawić z tych, które mamy. To może być też ciekawym wyborem do tego, co, no co prawda kilofy nadal nie na przykład, ale tutaj pika wojenna czy coś, a nie, pika wojenna mogą wcześniej. A drzewnej włóczni nadal nie możemy przez zręczność, tutaj piki przez siłę. Za to możemy stojącą pochodnię. Jeszcze posprawdzę, jak mówiłem, na wszystko na spokojnie i tak dalej. A teraz, no, żeby nie marnować za dużo czasu, tu idziemy zająć się właśnie różnymi sprawami. Między innymi, co to było takiego istotnego? Poza tym, że nie umieraliśmy oczywiście. I rodziłem, że jak wczoraj wspomniałem już wam o tym całym tutaj miejscu, to wypadałoby chociaż częściowo. Chwila tutaj byłem? Chwila, byłem w takim miejscu? Well, Gael, co? Ja byłem w takim miejscu? Tak serio się pytam. Może mi ktoś powiedzieć, czy ja tam byłem, czy nie? Bo tak nie kojarzę, a tutaj nagle mam teren odkryte. Chociaż dobra. Gdzie nie gdzie mogłem być, oczywiście, ale no, nie kojarzę aż tak. Czy byłem, czy nie byłem? Dobra, mniejsza. Chciałbym wam pokazać mniej więcej, którędy dostać się do tego mieczyka, o którym wspominałem, bo tak, wiem, że jest to do dupy strony wejście. I to mówię osobiście, nikt nie pisze w komentarzu nic, ale tak, wiem, że jest to do dupy strony, ale no nadal, chcę wam pokazać, jak ja to zrobiłem. Bo nie ukrywam, zrobiłem to przypadkiem po części. A z drugiej strony słyszałem o tym, że ludzie tam po prostu wskakują, co na jednej mojej postaci prywatnej po prostu właśnie to sprawdziłem. Nie mówię jednej, bo ogólnie, jak mówiłem, próbowałem wiele postaci, bardzo wiele, żeby zbierać głupiacze w mentona, ale chociażby za takiego, jak mu tam było, Godrika z Szywańca nie mam. Ale tak, ogólnie patrzcie, tutaj jest zbugowane, więc skaczecie tak. Ostatecznie jakoś tam doskaczecie, a właśnie, musicie znaleźć tylko odpowiednie punkty, o które koń będzie chciał się wam zaczepić. Nie jest to łatwe, z góry powiem. I ryzykujecie sporo śmiercią, ale właśnie tędy tam skaczecie i ostatecznie doskoczycie tam właśnie. Ciężko to zrobić. Widziałem, że niektórzy też później, jak już sam zrobiłem, gdzieś tutaj mieli jakąś swoją skałkę, ale tam było dla mnie łatwiej, więc no. Nie testowałem tej metody do końca. Nawet nie wiem, czy jest sens. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza, jak mówiłem.
da się skupić też na pożytecznych rzeczach, więc skoro przy tym jesteśmy, czy tak? Moim głównym celem na obecny moment, poza tym, że właśnie jest takie znalezienie celu, można powiedzieć, prawdziwego głównego, to jest właśnie takie teraz spokojne bieganie po świecie, szukanie fajnych broni czy coś. I poza tym, że właśnie chciałbym się nauczyć nie umierać, wiecie, nie mam tych runicznych łuków za dużo, to chyba nie ma jakiegoś takiego większego czegoś, co bym chciał szczególnie robić. Więc no, powiedzmy, że może pozwiedzam właśnie teraz tą taką jakby zgniło-czerwoną krainę. Wiecie, tą, gdzie na poprzedniej postaci nas przetepało, jak graliśmy, jak to się nazywa, no wiecie, tam wcześniej, skrzynia i tak dalej, chociaż nie wiem, czy jest sens tam iść, czy nas tam nie pozabijają. No i z drugiej strony też mówiłem, że chcę znaleźć sobie jakąś inną broń, a tu nagle coś takiego. Okej, to było dziwne co najmniej. I to tak szczerze mówię, dziwne. Bo nigdy się nie spotkałem z rolującym się olbrzymem. Ale dobra, mniejsza z tym, jesteśmy już tutaj. Jeśli się nie mylę, to okej. Tak, wiem co to za miejsce. Tak, to jest dokładnie to miejsce, o którym myślałem. Obym nie zginął. Bo tak, no jest tutaj dosyć, powiedzmy, że nieprzyjemna walka w moim odczuciu. Nie jest jakoś szczególnie ciężka, ale naprawdę nieprzyjemna. Bo widzicie, jak łatwo ginąć na niej. Ze względu na obrażenia naszej oponentki. Ale dobra, damy radę. Wierzę w to, że damy radę. I tak. Dobra. Nie pamiętam tylko, czy ona ma butelkę sama, czy nie. Aha, dobra. Zaraz się przekonamy, czy ma. Ja natomiast muszę szybko wypić ten eliksir. Żeby zwiększyć sobie siłę jeszcze o 10. Właśnie, w sumie często zapominam o tym, że właśnie mam ten eliksir, który... Nie wierzę. Daję 10 siły. Ja bym tutaj pokazać, bo trafia jednak jak zwykle zlamiłem. Nie wiem, czy to jest naprawdę kwestia tego, że mam broń niedopasowaną do tego, co potrafię, czy co. Albo to kwestia tego, że jestem lamą, ale no. Mniejsza z tym teraz. Chcieliśmy łuk runiczny. No się teraz w takim wypadku tędy i tam pojedziemy, szybciej będzie. To jest jedna rzecz, a druga. Oznacza to, że ty bardziej będę chciał sprawdzić, czy szczury rozdają te łuki runiczne. Nie sprawdzałem tego nigdy do końca. A wydaje mi się, że to może być prawdziwe, patrząc na to, jak to wyglądało ze szczurami we wszystkich, w sumie, częściach Soulsów wcześniej. I tak, wiem, że to jest Elden Ring, a nie Soulsy i tak dalej. No ale... Próbujemy oszukać. Elden Ring, chociaż jest osobną marką, tyle czerpie z Soulsów, ci sami twórcy poza tym też. Ciężko tego nie przyrównywać. Okej, jest to nowa marka, trochę inny świat, otwarty świat przede wszystkim. Dużo większa swoboda poruszania się, konik, mnóstwo nowych konceptów w ogóle, ale nadal ciężko jest nie przyrównywać tych dwóch tytułów do siebie. Okej, jeszcze raz. Tym razem mniej życia, mniej wszystkiego. Mam własną głupotę, chyba że się tym razem nie pojawi. Straciłem jedną okazję? Nie straciłem, dobra. Teraz bierzemy tutaj. Mamy księgę z przepisem misjonarza i nomadów 14. Straciłem jedynie co tylko okazję do wzmocnienia się ostrzem tym, wiecie. Tamtym, więc trzeba szybko skorzystać z tego. I mieć nadzieję, że nie umrzemy. No, co to było? Czemu? Nie, jeszcze raz nie. Ja tu na spokojnie próbuję sobie coś ogarnąć, ale... No widzicie, jak bardzo nie umiem. Naprawdę wydaje mi się, to może być kwestia, nie wiem, czy postaci, czy czego. Bo jak sobie siedzę tam na prywatnie, to radzę sobie znacznie lepiej z takimi sytuacjami. Na postaciach z mniejszą witalnością dosłownie nawet, więc no. Okej, to mniejsza witalność, mniejszą witalnością, ale... Może
konsekwencje tego, że noszę tą pieczęć, wiecie. Wiejącą statystyki. To bardzo możliwe. A jej akurat teraz ściągnąć nie mogę, patrząc na to, że ponad połowa moich tych elementów, mojego, ciężko nazwać buildu, ale mojej strategii obecnej, no wymaga jednak noszenia tego. Albo aktywacji runy. Póki nie aktywuję runy, no to cóż, no to jest jedyna opcja. Okej, okay, jesteśmy, więc ponownie modlitwa do złotego porządku, czy to co tutaj robimy. I dobra, a tak, dwie łapy, bo tam nie ma co brać inaczej. I dobra. Wykorzystajmy po prostu, wiecie, możliwości też mojego Battle Arta. Dobra, przepraszam, to nie jest Battle Art, to jest Ash of War. Za dużo Dark Souls 3. W nazwie mi się, do tego mi się wkradło. Ale dobra. Ułatwia trochę robotę. Ciężko zaprzeczyć. Nadal nie jest to może idealnie. Znacznie ułatwia robotę. No bez przesady, czemu jej ataki są szybsze niż moje? Kiedy ona walczy jakimś wielkim nożem, a ja tutaj dosłownie mam malutki mieczyk. Czy jest jakiś inny parametr jeszcze wpływający na prędkość ataków? I zaraz wypiję butelkę, mówię wam to. Nie, nie wypiła, dobra. Udało się. Ale i tak, skompromitowałem się totalnie, tracąc wszystko, co się dało. I amulet świętego skorpiona, tak? Dokładnie. A to czekałem. Bardzo fajna rzecz. Problem, że nie mam za co go na razie brać. Aha. Ale amulet świętego skorpiona, ogólnie mówiąc, jest bardzo dobry, jeśli gra się pod święte damage'a. No jak zapewne da się zauważyć, to u mnie święte damage'a są sporym elementem, no, postaci poniekąd, więc tak. Po prostu jej. Dobrze, że to mam. Wreszcie. Ale no, zanim, jak mówiłem, się tym zajmę, będę to nosił, to musimy zdobyć poniekąd następne miejsce na to, albo... No, albo wydłużyć sobie pasek wytrzymałości. Jedno albo drugie, wiecie. Jeśli będę miał więcej wytrzymałości, to nie będę musiał aż tak bardzo, powiedzmy, nosić tego... No, żółwia, żeby zwiększyć sobie. Ale dobra, póki co mniejsza z tym. Witamy w Kelid, czy jakoś tak, czym Kelid, nie wiem jak to przeczytać. Czyli, no, tej takiej krainie czerwoności, która, oj, z moich doświadczeń niewielkich, podkreślam, ale jednak jest okropna. I to nie chodzi o to, że jest okropna, bo mi się nie podoba, czy chodzi o wygląd. To każdy mógłby stwierdzić. Ale po prostu jest ciężka. Sprawiedliwa, lecz ciężka. Trzy kropki. To gnije. Wszystko podchłania szkarłatna zgnilizna. Ziemię, na której stoi Kelid i Selią, miasto magii, zbliża się koniec nas wszystkich. Tak, jeśli będę też trochę niewyraźnie mówił coś, to wybaczcie, ale no. Ja delikatnie katar mnie łapie. Nic poważnego, ale no, jednak. Kropa skażona z gnizną, chodzące piguły, bardzo ważna rzecz. A tutaj właśnie mam takich wrogów, którzy są skażeni z gnilizną. Tak, walcząc z... W sumie, wiecie co, walcząc w tej lokacji, najczęściej to będzie sytuacja wszystko albo nic, więc nawet zaryzykuję i wezmę sobie świętego skorpiona. Zamiast żółwia. Będę tylko żałował, wiem o tym, ale tak. Jednak wezmę świętego skorpiona. Tak, dobra. W sumie, jeśli mamy coś tutaj robić, to może warto już od razu sobie zrobić właśnie święte moce. Nie, dobra, na takie gluty jak te to są niezbyt skuteczne. Skuteczniejsze na nie jest to ciekawe krwawienie. Mówię to z własnego doświadczenia, ale dobra, za to na nich, proszę. Święte moce. Dobrze sobie radzą, chociaż nie jestem pewien, ile bym bił bez tego bonusu bezpośrednio. Ale tak, jak mówiłem, tutaj raczej nie ma co polegać na regeneracji wytrzymałości. Lepiej po prostu polegać na obrażeniach. Co mogę powiedzieć o świętym skorpionie? Kara do negacji obrażeń za niego jest, powiedzmy, symboliczna, więc tak. Już się nie muszę przejmować.
Ej, w sumie jestem też trochę... Może nie tyle co głupi, co powinienem przygotować się lepiej na to. Zrobić jakieś ogniste coś ze sobą, wziąć, wiecie, żeby to lepiej unicestwić te gluty. I tak, niby mam czarny płomień, ale on dużo kosztuje energii. W sumie energii, znaczy... Mówię energii, mam na myśli tą, jak to się nazywa, no... No skupienie. Mam skupienie, ja już dzisiaj... Totalnie na lamie. Słownie. Ale dobra. No, a to i tylko kolejny powód, dlaczego uważam, że regeneracja energii, jakkolwiek przydatna, jest mniej istotna niż jak największe obrażenia. Po prostu... Ojej. Ojej. Zginęłem. No niestety, takie sytuacje to będą częste, ale wracając. Widząc takie po prostu tłumy, no ciężko jest naprawdę nawet z dobrą regeneracją energii wytrzymać czasami. Więc tak, może lepszym wyborem to byłaby włócznia albo coś innego, ale no, na razie nie mam niestety takich rzeczy dobrych, a moja krótka włócznia wydaje się być jakkolwiek dobrą bronią, tak niedostosowaną do tego, co tutaj trzeba będzie. Ewentualnie zaraz spróbujemy. Na pewno jedna rzecz jest pewna, ten złoty szklecik, który biorę totalnie nie na tę sytuację. I w sumie tak, jeśli chodzi o samą zgniliznę, powiem szczerze, do tej pory nie sprawdziłem, jak działa ten status. Się pewnie dał się gdzieś wyczytać. Okej, śmierć. Okej, chyba zgnilizna działa po prostu jak natychmiastowy death counter. W sumie... Raczej tak, można to powiedzieć. Jak się napełnić, chyba to od razu giniemy. No cóż. No teraz tak, w sumie na potwierdzenie słów sprawdzimy, czy też właśnie może włócznie nie będzie przypadkiem lepiej. To wie, może naprawdę wyjątkowo moja stara włócznia, która chyba pokonała nawet Margita, okaże się tutaj zbawiennym elementem. Okej, okay. Klinga porządku. I tak, pięknie świeci na święto ta włócznia. No, bije dosyć przyzwoicie, niestety jest wolniejsza, to jest pewne, więc tak. No. No dobra, i śmierć, bo dostanę teraz zgniliznę. O nie dostałem. Chociaż dobra, to też może nie być kwestia zgnilizny, jednak oni po prostu dużo biją. No i jednak wydaje mi się, że mieczek był lepszym wyborem na tą sytuację. No, dobra, śmierć, bo teraz nie mam pełnego paska zdrowia. A nie, znowu wyjątkowo przeżyłem tak na skraju. Ale widzicie, no, włócznie mogę tutaj walczyć, ale... Znaczy, ataki miecza są jednak bardziej dostosowane do walki z grupami, więc szybko tylko to zmienimy. I tak. Definitywnie, jeśli chcę tutaj zwiedzać, a ja chcę zwiedzać, bo w sumie nie mam pomysłu, gdzie indziej iść, to musimy mieć lepszą broń, lepszą przeżywalność i inne takie rzeczy, więc... No, po tym jak trochę tu wam pokazuję właśnie tą lokację, to pójdziemy szukać dosłownie sposobu na zbieranie tych runicznych łuków, chociaż... Chociaż to chyba mam jedno miejsce, w którym można te łuki zbierać. Nie jestem pewien, bo nie pamiętam, czy one tam były, czy teraz coś mylę. Ale może pójdziemy się przeteleportować tą skrzynką do tej całej głupiej kopalni, w której ostatnio byliśmy uwięzieni. Oczywiście będziemy tam ginąć na potęgę, ale tam chyba były runiczne te łuki, więc... Potencjalnie... Potencjalnie może tam właśnie być rozwiązanie moich problemów. I dobra, jeszcze sprawdzimy tylko jedną rzecz, jak działa na nich to. Okej, okay. Widać, że mają dużo życia. I niby mógłbym właśnie w ten sposób też podchodzić do tego, ale... No, za dużo będę energii marnował na pojedynczego. To jest też czarnego płomienia, który bije tak de facto więcej niż zwykły płomień, co już testowałem. I bije procentówki HP. No. Nie, ja tutaj pokazuję po prostu, jak bardzo nie umiem, tylko... Nie to gwiezdny kluczu. W sumie, skoro mam takie, powiedzmy, bonusy do siły 3-minutowe, to powinienem mieć chyba w zamadżu przygotowaną jakąś super broń na tę sytuację. A jednak nie noszę jej żadnej takiej, wiecie. Będę musiał zobaczyć, czego mi brakuje. I dobra, no. Pierwsza grupa pokonana. Wyobraźcie sobie, że to jest nic. W tej lokacji. To jest naprawdę nic. To, co tutaj
mnie zabija tak na potęgę, to jest nic. To jest tylko dowód na to, że zwykłe takie jełopy potrafią mnie ubijać. A ja nie umiem w to grać. Niestety. To była kwestia słabej postaci albo czegoś i... No, nie wiem co więcej tutaj dodać. Poza tym, że proszę. Mamy tutaj Skarabeusza. Którego chciałbym oczywiście pobić. Ale niestety prawdopodobnie skończy się na tym, że zginę, więc... Tak, po prostu spróbujmy ile możemy. No. To dinozaury. Prawie, że najgroźniejsze połączenie jakie istnieje. Bo psy w serii Soulsborne to jest zło. Dinozaury też najczęściej do łatwych wrogów nie należą. No, ale jak widzicie przynajmniej runy tutaj fajnie lecą, więc nie ma co narzekać. A póki co posąg, bo na szczęście tu jest posąg, jak się okazuje. No i musimy próbować. I tak, wiem, że pewnie większość z was będzie zmęczona moim umieraniem, narzekaniem, innymi takimi rzeczami, no ale wybaczcie. Tak wyszło niestety, że moja postać jest nadal słaba. A ja nie umiem w to grać wszystko, więc... Okej. Okay. Teraz się striggerował, nie wiem przez co. Ale dobra, przemierzuczka złapaliśmy. I mam tutaj ogniu. Wiruj! Czyli... A może nie do końca taką... Ach, no oczywiście śmierć. Jakby to powiedzieć, może nie do końca... Piromancję, bo tutaj nadal to jest inkantacja. Ale tak, inkantacja właśnie, ognistą. Która jest co najmniej ciekawa. Zaraz wam ją pokażę. Nie powiem, żebym z niej korzystał, bo nie korzystałem, ale tak, ostatnio obserwowałem jednego znajomego, który się bawił trochę takimi inkantacjami i ciekawie to wyglądało. Tak na mój gust. Nie po czym tutaj skakałem, przecież tam było miejsce łaski, więc jeszcze szybko pozwólcie, żeby go pokonam tutaj. Okej. I dobra. Szybko siadamy, wymieniamy, póki co... Możemy wymienić sobie klinkę czarnego ognia i proszę. Nie jest, jak mówiłem. Wspaniałe coś, ale proszę, no. Po prostu fajny atak. Naprawdę fajny. Na razie tutaj tylko siądnę. I idąc znowu do tej grupy, która ostatnio nas zabiła. Po raz ostatni. Zaraz opuścimy to miejsce, jednak szukając szczurków do testów. I ewentualnie grot, o których wspominam tak dużo i dalej ich nie znalazłem. Ale tak, najpierw chcę wam pokazać po prostu jakie to piękne damage będzie robić. Najmniej u niego jak to widziałem, to były to piękne damage. No, widzicie? To jest to po prostu, czego nam było trzeba. No. Teraz tylko zdobyć dużo więcej tego umysłu, czy jak to się nazywa, pamięci, nieważne teraz. Żeby co częściej rzucać, widzicie jak będziemy mogli tutaj sobie radzić z takimi wielkimi grupami. O tym właśnie mówię, to jest takie piękne w tym wszystkim. Zasięg ma olbrzymi. Dobrze użyte na grupie po prostu strasznie osłabia. Jednocześnie... Ostatnio mówiłem, że chciałbym niby tak grać tym, który by używał tylko tych takich approved przez... tą główną wiarę rzeczy, ale... Po prostu jak widzę takie rzeczy, to wszystko... To aż się odechciewa gry taki... pure. I raczej będziemy właśnie bawić się wszystkim po trochu, że tak nazwę. To znajdę, co akurat będzie mi pasowało, co... To tak. Okej. Dobra. No, ale widzicie, jest to zasobożerne, więc jakkolwiek ciekawe, tak. Na razie musimy się z tym wstrzymać i nadal nie wiem w sumie, co te posągi robią, ale dobra, mniejsza. Teraz tak, gdzie to ja chciałem ostatnio się udać? Pamiętam o jakiejś jaskini na brzegu, jaskini przybrzeżna. Nie znalazłem tej jaskini.
To może była faktycznie i ja po prostu byłem ślepy. Dobra, aż pójdę, sprawdzę. I tak, jak zrobimy te kilka jaskiń, to prawdopodobnie na tym zakończymy epizoda. Jednocześnie, powinien to w sumie wspomnieć od razu, ale no, mniejsza. Wspomnę teraz. A chciałbym, żebyście zdecydowali, co dalej z Eldenem, bo ja grać mogę, ale nie wiem, czy takie granie w ten sposób, jak teraz to wygląda, ma sens. Po prostu właśnie zostańcie delikatną ankietą, będzie w przypiętym komentarzu. Która miałaby zdecydować, jak to ma wyglądać. Co chcecie widzieć, po prostu dam tam parę opcji. Ewentualnie możecie też napisać sami komentarz, co byście chcieli, żebym zmienił, tak dalej. Więcej cięć, jeśli trzeba będzie, to będę robił, będę pokazywał tylko jakieś ciekawsze momenty, chociaż to jest całkowicie nie mój styl. Ja akurat preferuję zawsze pokazywać moje całe doświadczenia płynące z rozgrywki. Każde zlamienie, każdy sukces. No chyba, że jest to tak jak było w przypadku Margita, trochę później, że już przy pierwszym podejściu były takie sytuacje, kiedy 5 podejść stwierdziłem, że wytnę, bo no to było aż za dużo na pokazywanie, jak mi bardzo nie wychodzi. Tęsknię, może było tam wyżej? W sumie nawet nie wiem, mniejsza. I tutaj gdzieś niby była grota. Okej, ślepy byłem po prostu, faktycznie była. Może to jest ta jaskinia przy brzegu, o którym wspomniał tamten kolega? Nie wiem. Chyba tak. Chyba to jest ta jaskinia. Must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Okej. Okej, czyli się powtarza. Dobra. A skoro tak twierdzisz, to lepiej przygotujmy sobie jeszcze właśnie święconą broń, zanim wejdziemy dalej i zobaczmy, co skrywa ta jaskinia. Poza tym, że już wiem, że to są... Nie, w sumie... Tak chciałem powiedzieć, w ogóle... Wie się w sumie w tym, co nawet chciałem sam przekazać. Mniejsza. Okej, są tutaj te małpy całe. Dużo ich. Ale na szczęście giną bardzo szybko. Pewnie powinienem tu przyjść dawien dawno, ale oczywiście byłem zbyt głupi, żeby pomyśleć o tym. A to jest kwestia tego, że moja broń jest po prostu taka mocna, jak jest jeszcze wzmocniona tym święceniem całym. Nawet nie wiem. Ale tak. Prawdopodobnie jedno i drugie. I teraz tam jest coś więcej. Tędy... Nie, stąd przylazłem już. Już się gubię. A to jest kamelka, jest skinka tylko. Okej, jeszcze widzę mech jeden, to bierzemy. Jak zacznę craftić, to zdecydowanie ten mech będzie bardzo potrzebny. I teraz... co to było? Dotknij złotego znaku przyzwania. Dawny rycerz... nawet nie wiem kto to, więc powiedzmy, że pas. Ale nie podoba mi się to, że jest znak przyzwania jednocześnie, bo to może oznaczać różne rzeczy. Łącznie z tym, że jest tutaj jakiś bossu. No i jest bossu. Jakiś wódz pół ludzi. Okej. Dwóch wodzów. Okej. Szczególnie silni to nie są. Ale nie podoba mi się to, że to jest chyba walka na zasadzie, że tutaj będzie ciągle przybiegało coraz więcej przeciwników i tyle. A to oznacza tylko tyle. Okej, zobaczymy, jak sobie to poradzi. Tylko fajnie było, gdyby wycelować to w wodza, a nie w jakiegoś pomagiera. Nie zdążę nawet tego rzucić. Nie, dobra, ładnie bije. Tylko, żeby to jeszcze zdążyć rzucić, to trzeba mieć farta. Ale dobra. Rzucaj. Dobra. Łykaj. Gdyby tu był też jeszcze jeden wódz, to wiecie, byłoby milion razy łatwiej, ale dwóch. To już co innego. A, i przy okazji mamy już pewność, że to są ci cali pół ludzie. Śmierć. No niestety. Ale okej. Jestem teraz gotowy na to, co tutaj mnie czeka. I tak, spróbujemy to pokonać ogniem.
nie świętością, więc skorpiona mogę póki co chyba zdjąć. Wiecie, żeby mieć chociaż większą energię, znaczy regenerkę energii, nie przejmując się niczym. I tak. A i ogniwitaj, tylko ogniwiruj to było, jak zwykle przejęzyczyłem się mocno. Dobra, mniejsza. Okej, to są w takim razie już wiadomo pół ludzie, te małpy. Ciekawa sprawa. Ale dobra. Łazimy tam, jest tu na szczęście w miarę jasno. I tak, ogniu! Wiruj! Okej. Jeśli skupimy na jednym z tych wodzów i będziemy robić ogniu i wiruj, to może... damy radę. Chociaż nie, samo ogniu i wiruj to jest za mało. A właśnie, a... nie. Nie, dobra, to oni są słabi, tylko trzeba wyłapać moment w sumie. I nie zostać otoczonym przez tych wszystkich tutaj jełopów. Dobra, więc czarna kula ognia. Nie, nie w niego! Ach. Więc ja chciałem zobaczyć, jak działa czarna kula ognia na nich, ale... ale tak, oczywiście, wyszło jak zawsze. I dobra, jednak jest tu ciemno, co w niektórych miejscach. Chyba powinienem zainwestować naprawdę w jakąś... w sumie nawet nie wiem, gdzie ona jest, ale... albo przynajmniej nie kojarzę, może wiedziałem, ale zapomniałem. Ale tak, przydałoby się zainwestować w latarnię. Jest takie właśnie tutaj latarnie, można ją użyć i dosłownie trochę światła tu daje. Bez konieczności trzymania pochodni. Dobra. Dobra. Biegnij, biegnij gwiezdny kluczu. Okej, szybki łyk z butelki, 3 minuty siły. Dobra, co z tego, że wypiłem tą butelkę, jak i tak po prostu się rzucają momentalnie? Nie, ja za słaby jestem w tą grę. Za słaby jestem. Miałem tyle planów, oczywiście częste umieranie zepsuło wszystko. Niestety. Niestety. Nie wiem, czego się spodziewałem. Za bardzo nie dbałem po prostu o witalność mojej postaci i inne takie cechy. I w ogóle to jest chyba największy mój problem, że właśnie mam broń plus 3. Nie jest to do końca broń, z którą czuję się komfortowo. Tak, w skrócie będąc szczerym. I tak, zręczność mam niską, przez co moje czary się wolno rzucają. Zresztą w sumie inkantacje, no ale wiadomo o co chodzi. Tak, okazuje się, że zręczność w tej części, podobnie jak w niektórych innych, jeszcze wpływa na szybkość kastowania. Nie kojarzę, żeby to było gdzieś wspominane, ale tak. Okazuje się, że jednak się, no, wlicza. Okej, oczywiście od razu śmierć. Ale tak, no. Okej. Zagranie, powiem szczerze, może być. Niech będzie to walka. Dwóch wodzów, trochę tych małp, ale... wydaje mi się, że temu pociągu tutaj dochodzą. Ale nie będę wzywał tu nikogo. Jak mówiłem, ja NPC-ów wzywam. Jeśli, podkreślam, jeśli... w moim odczuciu są oni, powiedzmy, NPC-ami fabularnymi. I wiecie, tu jest jakiś ich wątek, daj im na to. Ale jeśli nie ma takiej sytuacji, to ja nie wzywam NPC-ów, więc ten znak przyzwania. Chociaż kuszący, to nie wzywam. A, i przy okazji teraz dopiero zauważyłem, że mogę tutaj tego gościa wezwać. Tam w sumie właśnie chciałem sprawdzić, czy mogę. I teraz dopiero zauważyłem, że faktycznie mogę, więc tak, będę miał łatwiej. Dobra, pierwszy wódz padł. A drugiego wodza jeszcze nie striggerowałem? O, to nie rozumiem, czemu wcześniej przybiegała dwójka od razu? I gdzie jest drugi w takim wypadku? A, czyli ta walka mogła być dużo prostsza. Na tyle sposobów, że można było nie striggerować dwóch wodzów naraz. Wezwać jeszcze sobie wsparcie, nie, no, dobra. Dobra, dzięki łucznik. I tak, faktycznie widzicie, no, jeśli się pamięta o takiej mechanikach, jak właśnie wzywanie tutaj tych upiorów, w sumie korzystanie z popiołów bardziej niż wzywanie upiorów. Upiory to chyba są ci gracze i NPC. A to są po prostu popioły albo prochy, nie pamiętam, ale dobra. Wygraliśmy i mamy tutaj jakieś przybory krawieckie, igła do szycia?
Ciekawe. Nadal mam tego łucznika i jeszcze on sam strzela do tych małp, które się poddały. Prawa? Okej, to jest też jakiś teleport. Ale zanim teleport, to ja muszę zobaczyć, gdzie prowadzi to wszystko dalej, wiecie, ciekawość te sprawy. Ja się tak łatwo nie mogę zadowolić i... agresywny. Okej, mimo tego, że wodzów zamordowałem. To w sumie... To może być trochę za mocne słowo, chociaż tak. W ich perspektywie to dokładnie to zrobiłem, więc... No. Swoją drogą, co to za efekt mam teraz na sobie, jakiś taki czerwony? A dobra, dobra, to jestem idiotą, przecież to ten efekt, informacja, że ten, że mam siłę zwiększoną przez ileś tam jeszcze minut. Jestem na tej wyspie. A. Okej. Okej, dobra. Okej. Tego mogę powiedzieć szczerze, że się nie spodziewałem. Ale dobra. Skoro dali przejście do wyspy, to tym bardziej super. Jakieś nowe nowości. I tak, wiem, nowe nowości, masło maślane, te sprawy, ale... mniejsza o to. I tak. To co jest Kościół Smoczej Komunii? Obejrzyj ołtarz. To był Smoczej Komunii. Smoczy ogień. Prawie, że smok zionie ogniem. Smoczy szpon, prawie, że smok rozrywa wrogów pazurami. Prawie, że smok gryzie wrogów przed rzucającą osobą. Za serce smoka mamy tu jakieś takie ciekawe rzeczy, ale to wymaga mistycyzmu, co ciekawe. Okej, wow. Powiem szczerze, nie wiem co powiedzieć o tym wszystkim, ale takie wow. Odkryliśmy smocze cuda. A, dobra. Dobra, wiecie co? Teraz nawet naszła mnie jeszcze jedna ochota na inną postać. Żeby sobie sprawdzić. Zagrać właśnie pod tą mistycyzm. Powiedzieć właśnie grę takim, można powiedzieć, kimś, kto będzie korzystał ze smoków jako tako. Tylko kto byłby dobry, to musi być ktoś z dobrą wiarą i mistycyzm, chociaż z tego co widziałem, te cuda trochę kosztują, więc to musiałoby być długorzędna kwestia. Tak samo pomyślałem o tym, żeby zagrać kimś pod bestię i tak dalej, ale dobra, mniejsza, bo pogadajmy z nim. Znaczy już tak jak ja. Daj igłę do szycia. You got it back for me. My sewing needle. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie chciał igły. Myślałem, że będziemy po prostu jakieś takie jakby... coś do pogadania po tym, że pokonałem tamtą dwójkę. My mum was a seamstress. And that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress. Then I suppose. I to tyle? Wiecie, najlepiej jeszcze tutaj zresetować to. Na wypadek, gdyby właśnie coś się miało zmienić i... Zmieniło się chyba. Tu mam dalej rycerza Bernhala, czegoś tak. Tu mamy też tą czardziejkę. Blight, to nic się nie zmieniło. Koczowny kupiec. A tutaj ktoś jest? A nie, to jest ta czytająca z palców starucha, to ona tam wcześniej też była widoczna. Tak, czytająca z palców starucha. Czardziej Tops. A, chyba wszystko jest tak samo jak było wcześniej. No, ale tego gościa co w sumie nigdzie nadal nie ma, po tym jak teraz znikł, więc... No cóż, chyba nic z tego nie będzie.
I teraz tak, czy coś jeszcze miałem takiego ważnego do zrobienia? W ogóle mamy run swoją drogą? 3000, nie, za mało na to, co sobie wymyśliłem, więc pójdźmy tutaj. Bo jeśli się nie mylę, właśnie niedaleko tego miejsca właśnie była jeszcze jedna grota. Idealnie tak na zakończenie tego epizoda. Tam wyżej niestety, więc trochę będziemy musieli się nasiłować, żeby się tam dostać, ale damy radę. Okej. I tak, do tej groty ogólnie mówiąc nie zaglądałem za bardzo. Jakoś wielce. Więc nie powiem wam tak całkowicie, co tam jest, dlaczego tam warto być. Poza jedną rzeczą. Jeśli dobrze kojarzę jej lokalizację, bo podkreślam, mogę jak zwykle się mylić, co jest u mnie bardzo częste. Ale jest jedna rzecz, którą po prostu warto zrobić w tamtym miejscu. Tam ją odkryć i tak dalej, i tak dalej. Prostymi słowami, uczy Gatana. A i przy okazji tak, jeszcze właśnie jest ten gość tutaj, którego też musimy pokonać, bo uwierzcie, bardzo warto. No, wybaczcie to cięcie. Niestety siostra chciała jakieś głupoty powiedzieć, które w ogóle nie mają sensu i znaczenia. Ale tak, i no, widzicie tutaj tego gościa. Oto i co on posiada. Bardzo potężna zdolność, swoją drogą. Polecam każdemu. Chce się bawić w świętość. Nawet jak się nie chcecie bawić w świętość, to jest to potężna zdolność, więc tak. Właśnie po to tu przybyłem teraz. Ale zanim to, to musimy jeszcze właśnie go zrzucić z konia, żeby było łatwiej. I no, nawet nie trzeba było walczyć, ale tak. Popiół wojny, złota przysięga. Potężna zdolność, której z tego będziemy korzystać. Nawet jeśli nie cały czas, to przynajmniej przez jakiś moment. Bo w moim odczuciu jest zdolność co najmniej bardzo dobra. Więc tak. Po prostu warto się nacieszyć nią i nakorzystać. I w sumie to nawet za chwilę możemy zrobić, chociaż wtedy znowu ta cała broń porządku nie będzie potrzebna, jeśli narzucę świętość. Z drugiej strony, czy to jest aż takie warte uwagi? Nie wiem. No i przy okazji proszę, dobrze pamiętam, że tutaj trzy kropki. Nie do pomyślenia, nasze święte miejsce zostało zbezczeszczone. Mowa wróci do złotego drzewa i życie w śmierci. Obrzydlistwo. No. Katakumby kolejne. I to nie wiem jakie. Ale tak, zanim coś więcej, to jeszcze tutaj... proszę, oko bestii drży. Ciekawa sprawa. Nie wiem, co to oznacza. Jak mówiłem, nie skończyłem tych katakumb, znalazłem tutaj katanę tylko. I trochę połaziłem i stwierdziłem, że nie dla mnie to wszystko, ale tym razem właśnie możemy tutaj to zrobić. Zanim to, to jednak może zmieszamy eliksir. A nie, nie mam nic w sumie do eliksiru, popiół wojny w takim wypadku. I tak, jak widzicie, dużo to żre. Ale warto będzie. Przynajmniej w moim odczuciu. Nadal tutaj nie warto, natomiast tu proszę 100 i tam 21. Nie pamiętam tylko, czy broń w takiej formie radzi sobie z tymi, którzy właśnie żyją w śmierci. Zaraz sprawdzimy. Bo tutaj akurat będzie dużo okazji na sprawdzenie tego wszystkiego. Ale tak, zanim to zbierzmy co możemy. Zaraz jak spotkamy pierwszego wroga żyjącego w śmierci, to się przekonamy, czy broń taka działa na nich. Nie działa. Więc no, jak widzicie, fajna moc, ale jednak nie możemy korzystać ze świętości na niej. Bo nie mam po prostu cierpliwości do dobijania każdego szkieleta pojedynczo, kiedy będzie ich więcej, więc no. Mamy naprawdę potężną zdolność i powiem szczerze, że ona jest dobra. Bardzo dobra nawet. Ale zanim coś, to nie sztylet, tylko właśnie to i standard. Tak będzie najlepiej. No, tylko muszę sprawdzić jedną rzecz, której też nie testowałem. Czy te wzmocnienia się nakładają na siebie? Możemy mieć jedno i drugie. Nie wiem, ile one konkretnie trwają, żeby być szczerym. Nie sprawdzałem tego nigdy. A w sensie, jeśli chodzi o to drugie, bo niedawno to odkryłem, ale proszę. W ten sposób nie dosyć, że mamy potężne damage'e. Dzięki tej świętej broni, czy świętemu efektowi na broni, bo sama broń nie jest święta. Tylko jakąś tu świętą modlitwę na nią nałożyłem, która... Po prostu teraz wzmacnia to wszystko. Ale właśnie dzięki temu mamy obrażenia rzędu 300 na nich. Jest fajnie. Z drugiej strony mamy też wzmocnienie, które ogólnie, jeśli mnie pamięć nie myli, nakłada jakieś chyba właśnie wzmocnienie porządne też na
obrażenia zadawane. Oraz ponadto też zmniejsza trochę otrzymywane obrażenia, więc no. Warte uwagi. Ale zanim to jeszcze tutaj. Nie, no świeca mi zmyliła z przedmiotem. I tak. Możemy odnawiać zawsze, no, tylko na trudniejszych momentach. Na szczęście, jak mówię, no, to jest tylko i wyłącznie Ash of War, więc wszystko jak najbardziej pięknie. Jakieś trupy gdzieś się tworzyły, nawet nie zwróciłem uwagi gdzie. Już. I widzicie, to jest właśnie, powiedzmy, trudność tej lokacji. Jak tu byłem wtedy, nie miałem ze sobą broni, która miała taki efekt. I jak wszystkie szkielety jeszcze naraz mi się naaktywowały, uwierzcie, to było problematyczne. A póki co, no. Jak widzicie, już tak straciliśmy świętość na tej broni, więc trzeba będzie ją zaraz odnowić. Póki jeszcze trupów jest w miarę mało. I tak, idziemy dalej przed siebie. Wiecie, no, nie jest przyjemne. Naprawdę można tutaj naginąć, napsuć sobie krwi i tak dalej. Ale mimo tego wszystkiego powiem jedną rzecz w tych katakumbach. Tak mi się podoba. W przeciwieństwie do większości nie ma tu tych głupich kamiennych chochlików. Nie lubię ich i to bardzo. Ale tak, a, dobra. To teraz tylko było do tej katany, bo w sumie już tak średnio pamiętam. Bo jakoś tam wyżej to było przejście. A nie, tutaj, dobra, dobra. Tutaj. Jak mówię, no byłem tu jakiś czas temu i już nie wszystko pamiętam. Ja mam kiepską pamięć, w szczególności teraz, kiedy mam miliony obowiązków. Po prostu i nagrania dosłownie. Teraz robię ze sporym wyprzedzeniem. Więc tak. Dobra, ostatnio to akurat mogę powiedzieć, że przynajmniej w przypadku Eldena takiego wyprzedzenia nie muszę robić. Na szczęście zawsze to, tylko że on jest na 18, tak domyślę. To co nie wychodzi, to i tak na tą 18 to mogę go na spokojnie właśnie po zajęciach, po wszystkich innych obowiązkach na spokojnie przysiąść, wtedy ogarnąć. Znaczy kiedy, no to co jest na wcześniejsze porty, najczęściej z wyprzedzeniem musi być robione. Chyba, że jest naprawdę jakiś wyjątkowy wolny czas. I no. To by było na tyle, jeśli chodzi o te katakumby. Co prawda jeszcze jest właśnie tutaj do podniesienia, tam jedna rzecz, którą nie podniosłem, chyba jakiś kwiatek, jeśli się nie mylę. Ale tak, to na spokojnie weźmiemy. I zaraz pójdziemy już na bossa, którego, że powiedziawszy, nie znam. Nie wiem, co tu jest z bossem, po prostu nie dotarłem do niego. Te trupy po prostu, szczerze mówiąc, mnie, no, zabijały za często. Jak tutaj byłem. I stwierdziłem, że skoro i tak już tak często ubijałem te trupy i to nie ma sensu po prostu się tak męczyć, to zostawię to też na odcinek, gdzie będzie dużo łatwiej moim świętym wojakiem. Tak, nie da się tego inaczej nazwać, mocno idziemy w tutaj wiary i święte aspekty. I dobra, a jak sytuacja? Z paskiem many? Okej. Okay. Opanowana, więc tak. No i dobra. Święty porządek. O coś. Dobra, no i włazimy. A bossem tu jest zabójca czarnego noża. Okej, okay, ktoś. Gościu jest naprawdę zwinny, aczkolwiek papierkowaty. Ha. Naprawdę? To ma być boss tego miejsca? Tak to się zawiodłem, to mocno. A, szkarłatny sztylet skrytobójcy i jakaś nie pułapka. Okej, to nie pułapka. Jest tutaj morowy korzeń. Okej, okay, dobra. Dobra, drugi morowy korzeń, super. Mogę powiedzieć tylko, że tak. Drugi morowy korzeń to naprawdę świetna sprawa. Jeśli chodzi o to wszystko, bo no, możemy odwiedzić naszego znajomego bestii i zobaczymy, co nam da za ten korzonek. Może to będzie coś ciekawego, a może nadal w sumie nic. Ja tam nie wiem. Zaraz się zobaczy. Cześć, kolego. Morowy korzeń, tak.
more. I am not sated. Feed me more. Death. Okej, i praca bestii. Okej, wygląda to przynajmniej według mnie, tak jak patrzę na jakiś nowy czar? Może. Więc zobaczmy to od razu. I co my tu mamy? Zabędzie zaklęcia, czy to jest... Tak, to jest jakiś czar i... Szybko ciska wieloma ostrymi kawałkami skał, wiara 10 wymagana, ale... A, zajmuje jedno miejsce, dobra, to nawet zobaczymy jak to wygląda. Okej. Żeby jego nie walnąć. Okej, dobra, naprawdę szybkie. O, jeszcze tak fajnie można... Nie, wiecie co, to jest super. To jest super. Tylko zobaczcie, 7 skupienia, przecież kiedy nawet coś takiego wymaga... Oj, nie, nie, wiecie co. Chyba mam już swojego faworyta, jeśli chodzi o typ inkantacji. Taniocha, a zabójczo potężny. No tak. A co prawda, nie powiem, że to jest najlepsze czy coś, bo tutaj nadal są inne rzeczy, które mógłbym uznać też za dobre, ale... Wow. Jaki fajny plucie kamyczkami. Skoro i tak nie mam teraz zabójcy bogów żadnego, to może... Aha. Co? Mamy inkantację bestii. Trzeba będzie ulepszyć sobie trzeci talizman na plus 3. Wiem, że to głupie, ale tak... Ja to sobie zrobię na spokojnie. Zobaczymy, czy rezultat będzie zadowalający. I tak, w następnym epizodzie, bo na tym kończymy oczywiście, znowu 50 minut ponad, postaramy się właśnie poszukać jakichś kolejnych ciekawych miejsc. Ewentualnie wrócimy do tego tutaj. Jeśli nie tu, to tu. Coś się wymyśli. A póki co tak, ja na tym kończę. No i dziękuję bardzo, trzymajcie się. Hej, hej!